Cześć, nazywam się Joanna Cudzik-Dziurzyńska i od 8 lat jestem związana z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od najmłodszych lat wiedziałam, że chcę zostać lekarką. Choć brzmi to banalnie, zawsze wiedziałam, że chcę pomagać ludziom. Ale dopiero tutaj, na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, odkryłam swoją drugą ścieżkę kariery naukowo-badawczą. Nauka jest dla mnie przede wszystkim wielką pasją i przy okazji pracą, co jest sytuacją wymarzoną dla osób, które mogą realizować swoje hobby, będące równocześnie zawodem. Moja przygoda z nauką rozpoczęła się jeszcze w trakcie studiów. Ja studiowałam ochronę środowiska i podczas praktyk studenckich udało mi się włączyć w pracę Międzynarodowego Zespołu Badawczego. Pełniłam tam funkcję taką pomocniczą, pobierałam próbki, ale projekt był bardzo ciekawy, bo to był projekt polsko-amerykański, finansowany z Funduszu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydaje mi się, że wtedy ukształtowały się i sprecyzowały moje zainteresowania w zakresie nauk o Ziemi i środowisku. Moja przygoda z historią, bo zajmuję się historią, głównie historią średniowiecza, rozpoczęła się w szkole za sprawą nauczycieli historii, którzy zarazili mnie swoimi zainteresowaniami i wielką pasją do przeszłości. Dlatego podjęłam studia historyczne na naszej uczelni i po ukończeniu rozpoczęłam od razu pracę jako asystentka. Moja praca naukowa tutaj na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczęła się w grudniu 1999 roku. Rozpoczęłam ją jako asystent w Instytucie Chemii, jeszcze wtedy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. UJK sądzę, że jest bardzo dobrym miejscem dla rozwoju naukowego nie tylko kobiet, ale także mężczyzn. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest bardzo dobrym miejscem do rozwoju naukowego. Wszyscy są tutaj traktowani na równi. Daje nasza uczelnia możliwości rozwoju, wyjazdu do innych ośrodków. Te znajomości, które zawieramy właśnie poza UJK, później wykorzystujemy w naszej również pracy naukowej. Są to kontakty nie tylko sensu stricte naukowe, ale także koleżeńskie, przyjacielskie, które procentują przez całe życie i dają nam kolejne możliwości dalszego rozwoju naukowego. To, co naprawdę motywuje mnie do działania i rozwoju, to kadra akademicka, która wspiera mnie od samego początku. Moja promotor inspiruje mnie od lat. Pomaga mi poszerzać umiejętności i, co najważniejsze, jest nieocenionym wsparciem. Dzięki nim wszystkim, a szczególnie kobietom, zdobyłam się na odwagę, aby rozwijać się dalej w szkole doktorskiej UJK. To jest bardzo dobre miejsce do tego, żeby naukę uprawiać, rozwijać. Mamy bardzo dobre zaplecze aparaturowe, czyli to narzędzie pracy, które umożliwia nam uzyskanie wyników, które publikujemy w najlepszych światowych czasopismach. Na pewno nigdy nie odczułam żadnej dyskryminacji, za to wsparcie zarówno ze strony profesorów, doktorów, kolegów, koleżanek. Dla wszystkich moich koleżanek, które poświęciły swoje życie dla nauki, niezależnie od dyscypliny uprawianej, chciałabym złożyć najlepsze życzenia, wielu sukcesów, spełnienia, radości też z tego, że możemy tą prawdę o świecie, o człowieku odkrywać na każdy dzień. Moim koleżankom, uczonym oraz tym, które rozpoczynają dopiero swoją karierę i drogę naukową, życzę przede wszystkim odwagi, realizacji marzeń i wszelkiej pomyślności. W Międzynarodowy Dzień Kobiet życzę nam motywacji i odwagi do spełniania celów i marzeń. Życzę paniom satysfakcji i dobrych też warunków do rozwoju naukowego.